Z cyklu z archiwum X. Piętno śmierci. Młoda kobieta przedzierała się przez mroczny las, biegła boso. Potykała się na kamienia, ślizgała na młodych liściach. Miała na sobie nocną koszulę bez rękawów. Gałęzie i ciernie kaleczyły jej odsłonięte ramiona. Mimo to biegła dalej. Jej twarz wyjaśniała wszystko. Miała wyraz zaszczutego zwierzęcia. Całe jej ciało spływało potem. Kobieta dyszała spazmatycznie, łzy zalewały jej oczy. Potem jej powieki zatrzepotały. Kobieta przewróciła się. Potknęła się o wystający korzeń i upadła. Nie miała sił, by się podnieść. Dyszała ciężko. Po chwili dopełnił się jej czas. Z leśnego poszycia uniósł się tuman pyłu i zeschłych liści. Zawirował wokół niej, szybko, coraz szybciej. Lotne drobinki piasku cięły jej skórę niczym setki pszczół. Kobieta rozpaczliwie zatrzepotała powiekami. A potem poraziła ją eksplozja oślepiającego białego światła. Nieziemski blask zalał całą polanę. Jednocześnie rozległo się przenikliwe, cichutkie brzęczenie. Dziewczyna przycisnęła dłonie do uszu, ale dźwięk przenikał wszystko jak wizg wysokoobrotowej wiertarki. Potem hałas stał się jeszcze bardziej nieznośny, kiedy dołączył do niego jakby łomot metalu. Całe ciało dziewczyny stężało w oczekiwaniu na to, co musiało się stać. Z białego światła wyłoniła się sylwetka, widoczna zaledwie w zarysach. Blask spotęgował się jeszcze bardziej. Pochłonął wszystko, sylwetkę, dziewczynę, polanę, las, całą noc. Słychać było tylko głos dziewczyny. Wykrzykiwała jakieś słowo, być może imię. Trudno było określić. Ból zniekształcił wszystko. Echo jej krzyku zamarło. Światło znikło. W mrocznym lesie zapadła cmentarna cisza. Potem rozległo się ćwierkanie ptaków, zaszeleściły liście. Wróciło życie. Dziewczyna została tam, gdzie mieli ją odnaleźć żyjący. Znaleziono ją następnego dnia. Myśliwy polujący na przepiórki zauważył jej zwłoki o świcie. Natychmiast ruszył do miasta. Zanim poranne słońce nadało oregońskiemu niebu odcieniu głębokiego błękitu, na miejscu wypadku zjawiła się policja. Uważam, że jej śmierć nastąpiła 8, najpóźniej 12 godzin temu, oznajmił miejski koroner policjantowi prowadzącemu śledztwo. Obaj przyglądali się martwej dziewczynie leżącej twarzą do ziemi. Obok niej klęczała dwójka asystentów koronera. A przyczyna? Spytał policjant. Był wysokim, barczystym mężczyzną, ale teraz jego szerokie ramiona zwisały bezsilnie. Koroner odchrząknął. Nieznana. Kilka siniaków i zadrapań, żadnych śladów przemocy fizycznej. Mamy tylko to. Pochylił się nad dziewczyną. Uniósł jej nocną koszulę. W okolicach krzyża widniały dwa czerwone znamiona. Były to wybroczyny wielkości 10 centówek. Policjant rzucił na nie okiem. Kiedy popatrzył na koronera, napotkał jego wzrok. W spojrzeniu żadnego z nich nie było zaskoczenia. Tylko ponura pewność. Policjant zacisnął zęby. Nie mógł już dłużej zwlekać. Odwróćcie ją, rozkazał. Asystenci przewrócili zesztywniałe zwłoki na plecy. Do twarzy dziewczyny przylgnęła ziemia i liście. Krew zaschnięta na nosie wyglądała jak brązowa farba. Ale policjant rozpoznał ofiarę bez trudu. Trudność sprawiło mu tylko wydobycie z siebie głosu. Karen Svensson, szepnął. Czy to ostateczna identyfikacja? Spytał jeden z asystentów. Chodziła z moim synem do liceum. Wyprostował się, odwrócił bez słowa i ruszył do swojej furgonetki z napędem na cztery koła. Rocznik 89? Zawołał za nim koroner. Nie odpowiedział. Przyspieszył tylko kroku. Ale koroner nie zamilkł. To znowu to, prawda? Nie brzmiało to jak pytanie. Była to przerażająca odpowiedź. Dana Scully spojrzała na zwłoki. Nie było to ciało kobiety, lecz z bladego młodego mężczyzny. Jej twarz nie zdradzała żadnych emocji. Zupełnie jakby chodziło o jarzynę. Zwykłe, codzienne obowiązki. Scully była piękną, młodą kobietą, ale nie dlatego dostała tę pracę. Dana Scully była wybitnie inteligentna i nie wahała się tego okazywać. Właśnie kogoś takiego potrzebowało FBI. Jej ostatnia funkcja w FBI polegała na prowadzeniu zajęć dla agentów Akademii. Dzisiaj na przykładzie zwłok demonstrowała rozpoznawanie zgonu będącego skutkiem porażenia prądem elektrycznym. Miała jasność, zrozumiała, jednocześnie szybko zmierzała do celu, z fantastyczną sprawnością żonglując fachowymi terminami. Jeśli studenci nie nadążali za nią, trudno. I tak nie sprawdziliby się jako agenci FBI. Porażenie prądem elektrycznym przerywa pracę serca i większość układów autonomicznych. Śmierć następuje w wyniku ubytku tkanki serca oraz węzłów zatokowych i przedsionkowo-komorowych. Wszyscy przewodzimy prąd elektryczny w różnym stopniu. Podczas gdy ja mogłabym przeżyć uderzenie pioruna, ktoś inny umrze w wyniku włożenia palca do gniazdka elektrycznego. W ten sam sposób elektryczna pałka do pędzania
pędzenia bydła może stać się narzędziem mordu. Podczas śledztwa należy szukać okrągłej, zaczerwienionej wybroczyny. Scully zawiesiła na chwilę głos. Do sali wszedł jeszcze jeden agent. Dana zmarszczyła gładkie czoło. Nie znosiła, gdy ktoś przeszkadzał jej w prowadzeniu zajęć. Ale kiedy agent wręczył jej kartkę, zapomniała wszystkie. Wezwanie do Waszyngtonu punktualnie o 16:00 skontaktować się z agentem specjalnym Jonesem. Scully była wprawdzie indywidualistką, ale potrafiła słuchać rozkazów. To dlatego należała do gatunku agentów najbardziej cenionych przez FBI. Dokładnie o 4:00 po południu weszła do kwatery głównej FBI. Błysnęła odznaką przed recepcjonistką. Jestem umówiona z... Agentko Scully? Rozległ się za nią jakiś głęboki głos. Odwróciła się i stanęła przed potężnym, budzącym respekt mężczyzną. Wyglądał na jakieś 50 lat. Nigdy dotąd go nie spotkała, ale instynktownie zrozumiała, z kim ma do czynienia. Jones, przedstawił się. Proszę ze mną. Jesteśmy spóźnieni. Poprowadził ją długim, pustym korytarzem. Ich kroki na zimnym marmurze posadzki odbijały się echem. Scully musiała niemal biec, żeby dotrzymać kroku swojemu długonogiemu przewodnikowi. Mam jakieś kłopoty? Spytała. Zostaniesz podana przesłuchaniu, powiedział Jones. Na bardzo wysokim szczeblu, dodał. Wepchnął ją w wielkie podwójne drzwi i znaleźli się w sali konferencyjnej. Wokół owalnego stołu siedziało 6 mężczyzn. Każdy z nich przekroczył 60. Scully nie musiała znać ich stopni, by wiedzieć, jaką dysponują władzą. Promieniowała z nich jak zimno z otwartej lodówki. Jones wskazał Scully krzesło. Sam stanął za jej plecami. Mężczyzna, który przemówił jako pierwszy, wydawał się najstarszy. Wiek nie zmącił przenikliwości jego spojrzenia. Scully czuła, że przewierca ją na wylot, a w jego głosie o metalicznym i zimnym brzmieniu nie było słychać drżenia. Dziękujemy za stawienie się na wezwanie, agentko Scully. Pracuje pani dla biura od 2 lat. Tak jest. Studiowała pani astronomię, ciągnął mężczyzna. Ukończyła pani akademię medyczną, jednak zdecydowała się pani nie praktykować. Zrobiła pani dyplom z zakresu fizyki. Proszę wyjaśnić różnorodność swoich zainteresowań. Pochodzę z rodziny rozumiewanej w literaturze. Zdaje się, że nauki ścisłe były dla mnie rodzajem buntu. Żarcik trafił w pustkę. Ani jednego uśmiechu. Scully otrząknęła. Po ukończeniu Akademii Medycznej zastanawiałam się nad prowadzeniem badań dla Instytutu Badań Kosmicznych. Myślałam, że fizyka pomoże mi się tam dostać. Ale potem zdecydowałam się pracować dla FBI. Dyplom z fizyki otrzymałam na Akademii FBI. Mężczyźni za stołem zaczęli kartkować grube akta. Scully wiedziała, że całe jej życie widnieje w nich czarno na białym. Przez długą chwilę słychać było tylko szelest papieru. Później odezwał się inny mężczyzna. Zna pani agenta Foxa Muldera? Właściwie tak, przyznał. Nazwisko wydało jej się znajome. To znaczy, ze słyszenia. Inni agenci czasami o nim wspominają. Na akademii słyszałam, że nazywają go niesamowitym Mulderem. Zapewniam panią, że jego reputacja jest w pełni zasłużona. Mulder jest absolutnie skutecznym agentem. Z wyróżnieniem ukończył psychologiem na Harvardzie i Oksfordzie. Jego praca o seryjnych mordercach oraz okultyzmie pomogła nam rozwiązać jedną z najkłopotliwszych spraw. Być może jest najlepszym analitykiem na Wydziale Kryminalistyki. Najstarszy z mężczyzn bezceremonialnie przerwał Jonesowi. Na nieszczęście dla samego siebie agent Mulder zaczął interesować się dość niezwykłymi sprawami. Właściwie to coś więcej niż zainteresowanie. To obsesja. Co pani wiadomo o tak zwanym Archiwum X? Niewiele. Zdaje się, że ma związek z dziwnymi wypadkami, niewyjaśnionymi zjawiskami. To stek bzdurnych historii o duchach, warknął ten młodszy. Starszy rzucił mu ostre spojrzenie i zwrócił się do Scully. Agent Mulder upiera się przy traceniu czasu swojego FBI na badanie tych spraw. Nie zwraca uwagi na sugestie, by zajął się innymi zadaniami. Ten, który zaczął mówić jako pierwszy, poczekał aż Scully przy swojej uzyskanej informacji i ciągnął. Ze względu na swoje znakomite kwalifikacje będzie pani asystować Mulderowi przy badaniu spraw z Archiwum X. Będzie pani pisać raporty z tych dochodzeń. Będzie pani również dzielić się z nami swoimi szczerymi poglądami na ich znaczenie. Swoje raporty będzie pani przekazywać tylko i wyłącznie członkom tej grupy. Scully oceniła swoje zadanie w mgnieniu oka. Było bzdurne jak rzadko. Mam rozumieć, że chce pan, żebym ujawniała sprawy z Archiwum X? Nastąpiła chwila pełnego napięcia milczenia. Agentko Scully, odezwał się najstarszy z mężczyzn. Wierzymy, że potrafi pani dokonać ściśle naukowej analizy. Jestem pewien, że możemy spożytkować liczne talenty agenta Muldera na innym polu. To samo odnosi się do pani. Czeka panią wspaniała kariera, kiedy skończy pani z Archiwum X. Ton jego głosu był lodowaty, ucinął wszelką dyskusję. Scully wiedziała, co powinna teraz powiedzieć. Tak jest. Agent Jones zapozna panią ze szczegółami sprawy. Oświadczył najstarszy mężczyzna. Czekamy niecierpliwie na pani raporty, dodał drugi.
Bezstronne raporty. Proszę nie owiać niczego w bawełnę. Niech pani nazywa rzeczy po imieniu. Scully odczekała, aż znajdzie się na korytarzu razem z Jonesem, dopiero wtedy odezwała się. Więc jaki naprawdę jest ten Mulder? Jones wydał wargi i cmoknął. Mulder? Inteligentny. Bardzo inteligentny. I bardzo niezależny. Często trudny. Krótko mówiąc, dziwaczny według norm FBI. Po chwili milczenia dodał. Od razu zrozumie, co pani knuje. Scully zerknęła na niego tak niewinnie, jak tylko potrafiła. Nic nie knuję. Jestem absolutnie posłuszna rozkazom. Idąc na spotkanie z Foxem Mulderem, Scully spodziewała się tylko jednego. Oczekiwała nieoczekiwanego. I nie zawiodła się. Gabinet Muldera znajdował się w piwnicach kwatery głównej FBI. Na drzwiach nie było żadnego napisu. Gdyby nie Jones, nigdy by tu nie trafiła. Jones zastukał do drzwi, otworzył je, nie czekając na odpowiedź. Scully weszła za nim. Gabinet nie przypominał żadnego z pomieszczeń FBI, które zdarzyło jej się widzieć. Półki z książkami ciągnęły się od podłogi do sufitu. Na biurkach piętrzyły się sterty starych gazet i raportów. Zalegały również podłogę, na której walały się zdjęcia zamazanych obiektów. Na ścianie wisiał plakat głoszący „Chcę uwierzyć”. Mulder stał za stołem. Patrzył pod światło na jakiś slajd. Niechętnie przeniósł wzrok na swoje gości. Scully po raz pierwszy miał okazję przyjrzeć mu się dokładnie. Nawet teraz trudno go było szacować. Tak jakby usiłowało się złożyć dwa fragmenty układanki, które najwyraźniej do siebie nie pasują. Jak na agenta FBI wyglądał młodo, a nawet chłopięco. Włosy miał o wiele za długie, by mogły zyskać akceptację jego pracodawców. Mogły spokojnie uchodzić za prezentera MTV. Przeczyły temu tylko jego oczy. Było w nich coś dojrzałego i niesamowitego. Coś, co miało świadomość, coś mądrego. Mulder uśmiechnął się krzywo. Wybaczcie, do tej piwnicy syłają tylko wyrzutków FBI. Chcę panu przedstawić pańską nową asystentkę, powiedział Jones karcąco. Dana Scully, agentka do zadań specjalnych. Asystentka? Miło wiedzieć, że FBI nagle zaczęło się o mnie troszczyć. Mulder odwrócił się do Scully. Kogo udało cię tak wkurzyć, że zesłał cię do tej roboty? Scully opanowała się. Teraz już wiedziała, że opanowanie bardzo jej się przyda w kontaktach z Mulderem. Bardzo się cieszę, że mogę z panem pracować. Czyżby? Mruknął Mulder. Spojrzał jej prosto w oczy. A mnie się wydaje, że przysłuchuję cię tu na przeszpiegi. Grzeczny uśmiech Scully zastygł. Jeśli ma pan zastrzeżenia co do moich kwalifikacji, chętnie przedstawię panu swój życiorys. Mulder nie raczył nawet odpowiedzieć. Zaczął szperać w stercie dokumentów. Wreszcie wyciągnął gruby folder. Nowa interpretacja paradoksu bliźniąt, przeczytał. Praca Dany Scully. Znakomite kwalifikacje poprawiania Einsteina. Zadał pan sobie trud, żeby to przejrzeć? Scully nie zdołała złagodzić lodowatego brzmienia głosu. Owszem, spodobało mi się. Kłopot tylko w tym, że w mojej pracy rzadko mam do czynienia z prawami fizyki. Powinien pan też wiedzieć, że agentka Scully jest doktorem medycyny, poinformował go Jones. Wykłada w naszej akademii. Wiem. Może zatem zechce wyrazić swoją opinię o tym. Zgasił światło w pokoju. Włączył rzutnik. Do środka włożył slajd, któremu przyglądał się, kiedy weszli do pokoju. Na ścianie pojawił się obraz. Martwa młoda kobieta leżąca twarzą do ziemi na leśnej polance. Kobieta z Oregonu, wyjaśnił. 21 lat, żadnych wyraźnych oznak przyczyny zgonu. Kompletnie nic. Wyświetlił następny slajd. Dwa wyraźne znaki w dolnej części pleców. Czy może je pani zidentyfikować, doktor Scully? Scully podeszła bliżej. Przyjrzała się bliźniaczym znakom. Być może ślady ukucia igłą, powiedziała. Bądź zębów jakiegoś zwierzęcia, albo porażenie prądem elektrycznym. Jak pani stoi z chemią? Spytał Mulder. Oto substancja, którą znaleziono w uszkodzonej tkance. Pytanie na wyrywki, pomyślała Scully, przyglądając się nowemu slajdowi. Nie spotkała się z czymś takim od czasów liceum. Zagryzła wargę. Substancja nieorganiczna, ale nie przypomina niczego, co zdarzyło mi się widzieć. Jakaś syntetyczna proteina? Mulder wzruszył ramionami. Nie mam pojęcia. Nigdy dotąd nie widziałem czegoś takiego. Niech pani spojrzy tutaj, to ze Stargate w południowej Dakocie. Wyświetlił nowy slajd. Tym razem przedstawił on ciało rosłego, krzępkiego motocyklisty, ale znaki wyglądały tak samo. Potem pojawił się następny slajd. Jakiś mężczyzna leżał twarzą w śniegu. Na jego zwłokach widać było identyczne znamiona. Shamrock w Teksasie, wyjaśnił Mulder. Ma pan jakąś teorię? Ja? Mnóstwo teorii. Ale może pani też coś przychodzi do głowy. Na przykład, dlaczego FBI nie chce mnie słuchać? Dlaczego nazywa takie wydarzenie niewyjaśnionym?
Dlaczego uważa, że należy odłożyć je do Aki, zapomnieć o nich? Mulder przerwał raptownie swoją tyradę, po chwili zadał Skali najtrudniejsze pytanie dnia. Wierzy pani w życie poza ziemią? Zastanowiła się, usiłując znaleźć właściwą odpowiedź. Nigdy nie rozważałam tego poważnie. Z naukowego punktu widzenia, naciskał Mulder. Kierując się logiką, musiałabym powiedzieć nie. Skali starała się mówić tak, żeby go nie zrazić. Musiała popracować nad tym facetem. Nie ma sensu zaczynać od następowania mu na odcisk. Odległości są zbyt wielkie. Sama potrzebna energia przekracza możliwości. Dość tych książkowych mądrości, warknął Mulder. Ta dziewczyna z Oregonu jest czwartą osobą z tej samej klasy, która zginęła w tajemniczych okolicznościach. Nauka na obecnym poziomie nie daje nam żadnych odpowiedzi. Czy nie powinniśmy sięgnąć poza nią? Rozważyć pomysły, które pani uznałaby za fantazję? Skali doszła do wniosku, że zrobiła wszystko, by zachować spokój. Wahanie nie było w jej stylu. Nie kryła się ze swoimi poglądami. Jeśli nie znamy przyczyny śmierci tej dziewczyny, to dlatego, że sekcja zwłok była niedokładna. Pewnie robił ją ktoś niekompetentny. Jest tylko jedna sprawa, którą uznaję za fantazję. To twierdzenie, że odpowiedzi można znaleźć poza nauką. Odpowiedzi są tutaj, po prostu trzeba wiedzieć, gdzie szukać. Na twarzy Muldera pojawił się uśmiech zadowolenia. To świetnie, że pani tak uważa, agentko Scully, powiedział. Z pewnością obecny tu agent Jones zgodzi się z panią, tak jak wszyscy inni. Kurczę, właśnie po to jest FBI. Naszym zadaniem jest prowadzenie dochodzenia. Lepiej zabierzmy się do tego od razu. Wyłącznił rzutnik. W pokoju zabłysło światło. Jutro zbiórka samego rana, oznajmił radośnie. Wyruszamy do Oregonu punktualnie o 8. Następnego ranka Skali siedziała w Boeingu 747 zmierzającym w kierunku Oregonu. Zajęła miejsce w środkowym rzędzie. Mulder rozwalił się na 4 siedzenia z tyłu i natychmiast zasnął. Na uszach miała słuchawki Walkmana. Na kolanach trzymała grube akta, ale ich nie czytała. Nie słuchała też muzyki. Znała tę piosenkę na pamięć, podobnie jak leżące przed nią dokumenty. Dotyczyły zagadkowych zgonów absolwentów liceum w Belfort, rocznik 89. Miała zamiar zastanowić się nad tym kiedy indziej. Teraz myślała o wczorajszym spotkaniu ze swoim chłopakiem, Ethanem Minette. Nie obraził się o to, że nie zjawiła się w sobotę na randce. Zresztą nigdy się o takie rzeczy nie obrażał. Wystarczyło mu tylko powiedzieć, że ma za zadanie do wykonania. Jemu też zdarzało się nie przyjść na spotkanie. I to wiele razy. Oboje stawiali pracę na pierwszym miejscu, zwłaszcza Ethan. Ale powiedział, że wie coś o Mulderze. Rok temu niesamowity Mulder namówił kongresmena z Iowa do założenia fundacji na rzecz badań UFO. Od tej pory wszyscy w Waszyngtonie opowiadali to sobie jako świetny dowcip. Ethan wiedział o tym z najlepszego źródła. Jego zadanie polegało na namawianiu z czasem, na zmuszaniu kongresmenów, by głosowali zgodnie z polityką jego pracodawców. Praca była dobrze płatna i zajmowała Ethanowi całe dnie i noce. Kiedy przypadkiem miał wolne, umawiał się ze Skali, jeśli zdołała znaleźć dla niego czas. Byli kochankami na godziny. Nie zaprzątała sobie dużej głowy Ethanem. Co z oczu, to z serca. Wróciła myślami do ostatniej rozmowy z Jonesem. Kiedy opuścili gabinet Muldera, spytała, dlaczego aż tak go potrzebują? Mają swoje powody, odpowiedział Jones. Ale dlaczego wybrali mnie? Prawdę mówiąc, to ja panią wybrałem. A więc? Powiedziałem, że będzie pani postępować uczciwie. Jones nie powiedział nic więcej, ale jego spojrzenie mówiło wiele. Wyglądało na to, że liczy na jej lojalność. Wyraz jego oczu mówił też, że ma na temat Muldera zupełnie inne zdanie niż szefostwo. Skali zerknęła kątem oka na Muldera. Kiedy spał, wyglądał niewinnie, bezbronnie jak dziecko. Geniusz w opałach czy kłopotliwy szaleniec? Pozostało jej tylko czekać i obserwować. Napis polecający zapiąć pasy zaczął pulsować światłem. W głośnikach rozległ się głos kapitana. Proszę zapiąć pasy, podchodzimy do lądowania. Głos zamarł. Samotnym szarpnęło, jakby trafiła go jakaś potężna pięść. Ponad jej głowami schowki na bagaż otworzyły się z trzaskiem. Światło w kabinie zamigotało. Warkot silników zamilkł. W mroku rozległy się krzyki pasażerów. Samolot runął w dół. Nie panikuj, upomniała się Skali. Spojrzała na swoje ręce. Konwulsyjnie wpijały się w oparcie fotela. Nagle światła w kabinie znowu zabłysły. Silniki podjęły pracę. A Mulder otworzył oczy i uśmiechnął się do niej radośnie. Nie jesteśmy na miejscu, oznajmił. Mulder uśmiechnął się jeszcze raz i wręczył Skali kluczyki do wynajętego samochodu. Jeśli nie podoba ci się nasza przejażdżka samolotem, z pewnością będziesz miała zastrzeżenia do sposobu, w jaki prowadzę. Skali nie zamierzała z nim dyskutować. Usiadła za kierownicą i włączyła silnik. Ruszyli drogą prowadzącą z lotniska na autostradę. Mulder siedzący obok niej włożył ciemne okulary. Włączył radio i zaczął szukać stacji.
Kiedy wreszcie znalazł taką, która mu się spodobała, otworzył białą papierową torebkę i podsunął ją Skali. Może parę ziarenek? Zaproponował. Dzięki, nigdy nie wiem, kiedy prowadzą. A ja za nimi szaleję. Mulder uśmiechnął się. Że się tak wyrażę. Czytałam te akta. Odezwała się Skali, nie odrywając oczu od drogi. Nie wspominałeś, że FBI badały już tę sprawę. Tylko trzy pierwsze zgony, skorygował. Potem zamknęli sprawę. Jak powiedzieli, z braku dowodów. Jego oczy kryły się za ciemnymi szkłami, ale Skali czuła, że zwęziły się przy ostatnich słowach. Pewnie sądzisz, że śmierć dziewczyny ma związek ze zgonem jej trzech kolegów, powiedziała. To całkiem rozsądna teoria, przyznał Mulder. Ale istnieje jedna różnica. Tylko na ciele dziewczyny znaleziono te dziwne znaki i próbki niezidentyfikowanych tkanek. Skali skinęła głową. Przypomniała sobie treść akt, które przeglądała w samolocie. Również tylko w wypadku dziewczyny sekcję zwłok robił inny lekarz. Mulder rozpromienił się. Świetnie, Skali. Nie liczyłem na tak wiele. A może liczyłeś, że będzie gorzej? Ograniczenia stawiane nauce sprzyjają ograniczeniu naukowców, zareplikował. Fascynująca teoria, warknął. Ale Mulder nie słuchał jej. Z radia rozległo się głośne, niskie brzęczenie. Rozdzierało uszy. Zagłuszało wszystko. Skali nigdy dotąd nie słyszała czegoś podobnego. Zatrzymaj, krzyknął Mulder. Stój! Przytypnęła hamulec. Samochód zatrzymał się tak gwałtownie, że otworzył się bagażnik. Mulder w mgnieniu oka znalazł się na zewnątrz. Skoczył ku bagażnikowi i wyjął z niego jakiś przedmiot. Skali obserwowała go z otwartymi ustami. Agent Mulder dzierżył puszkę farby z rozpryskiwaczem. Puszkę jaskrawej, pomarańczowej farby. Ruszył autostradą, zatrzymał się w odległości jakieś 5 metrów od samochodu i namalował na asfalcie wielkie pomarańczowe X. Co to ma być? Odezwała się Skali, kiedy usiadł obok niej. Pewnie nic. Zruszył ramionami, spojrzał na nią i dodał. Ale nigdy nie wiadomo, wiesz? Z tym musiała się zgodzić. Nie miała pojęcia, co się dzieje. Nie mogła przewidzieć, co lęknie się w głowie Muldera. I w żaden sposób nie mogła przewidzieć, co ich czeka na końcu tej drogi. Znak przy drodze obwieszczał wielkimi literami „Witajcie w gościnnym mieście Belfort”. Ale tubylcy chyba go nie czytali. Tłum zgromadzony przed ratuszem robił wrażenie, jakby chciał ich ukamieniować. Tego się obawiałem, mruknął Mulder. Co tu się dzieje? Zaniepokoiła się Skali. Wysłałem faks do biura koronera, powiadomiłem go o naszym przyjeździe. To wszystko? Mają coś przeciwko FBI? Powiadomiłem go też, że chcemy się przyjrzeć pozostałym ofiarom. Nie musiał mówić nic więcej. Resztę usłyszeli z ust zebranych ludzi. Wy z FBI! Wykrzyknął mężczyzna w silniku. Nie mieszajcie się do naszych spraw. Kto wam dał prawo? Wrzasnęła jakaś kobieta. To nasze dzieci. Ci ludzie dosyć już wycierpieli, powiedział jakiś ksiądz. Potem rozległ się głos zamożnie ubranego mężczyzny, roztaczającego wokół siebie aurę władzy. Ten człowiek został oskarżony o popełnienie zbrodni. Osądzono go i skazano. W grobach nie ma niczego, co byłoby warte naszego bólu. Spokojny uśmiech, który nie znikał z twarzy Muldera, zaczął Skali drażnić. Był to uśmiech kogoś, kto wie lepiej. Taki uśmiech ściąga na głowę kłopoty. Mulder nie przestał się uśmiechać, nawet wtedy, gdy na ich drodze stanął policjant. Agencie Mulder, oto dokumenty dla pana. Mieszkańcy Belfort zdobyli orzeczenie sądu zakazujące panu wszelkich działań. Przyjął podane mu kartki, przejrzał je i wzruszył ramionami. Poczekaj tu na mnie, idę do koronera, rzucił. Wielkie dzięki, powiedziała Skali, kiedy zniknął w budynku. Została sama w obliczu tłumu. Teraz zrozumiała, jak czuje się sędzia, który decyduje, że celny rzut jest nieważny. Spotkanie Muldera z koronerem nie przebiegało w bardziej przyjaznej atmosferze. Może była bardziej stosowna, ale na pewno nie sympatyczniejsza. Pan Trutz? Spytał Mulder. Tak, to ja. Głos koronera był lodowaty, wyraz oczu zimny. Dwóch asystentów za jego plecami zmierzyło przybysza równie odpychającym spojrzeniem. Mulder, agent specjalny FBI, przedstawił się. Rozmawialiśmy przez telefon. Kiedy możemy zabrać ją do pracy? No cóż, teraz przy tych wszystkich orzeczeniach sądowych mamy związane ręce, odezwał się Trutz. Wyglądał jak kot, który połknął kilka kamarków. Aha, ale będę potrzebować pozwolenia wstępu na salę sekcji, a także do laboratorium. Chyba nie wyraziłem się jasno, wycedził Trud. Być może żyjemy na prowincji, ale kierujemy się tu prawem. Bardzo chciałbym panu pomóc, ale w tej sytuacji... Świetnie, to znaczy, że możecie mi pomóc. Oto trzy przypadki, które nas interesują. A tu widzę tylko dwa orzeczenia sądu. Kogoś tu brakuje, prawda? Trud nie odpowiedział. Jestem z FBI, przypomniał Mulder. Reprezentuję prawo. Pewnie Raya Soamesa, odezwał się koroner z odciąganiem. Dlaczego jego rodzina nie chciała nas powstrzymać przed ekshumacją? Ponieważ rodzina Raya Soamesa zginęła przed 3 laty. Zaginęła? Tak po prostu? Wyciągnął już z trójka wszystko, co mógł.
Usta koronera zacisnęły się mocno. Mulder nie przejął się tym specjalnie. Miał wszystko, czego potrzebował. Przynajmniej na początek. Nazwisko Raya Soamesa. Wobec tego pożegnał się sympatycznie. Nie doczekał się odpowiedzi. Jakieś kłopoty? Zwrócił się do Scully, kiedy znalazł się na zewnątrz. Kłopoty skąd? Tylko zwykła sielska gościnność, bardzo krzyczana. Zawsze jesteś przyjmowany w takich miasteczkach jak Książę Ciemności? Nie podoba ci się mój styl? Zmartwił się Mulder. Przyjechaliśmy tu, żeby przeprowadzić śledztwo w sprawie domniemanego morderstwa, warknęła Scully. Jak możemy liczyć na współpracę miejscowych? Na twarzy Muldera znowu pojawił się irytujący uśmiech. A czego się spodziewałaś? Że wyjdą po nas z kwiatami orkiestrą? FBI oczywiście nie ujawniło niczego zgodnie ze starymi zwyczajami. Jeśli nie podobają ci się moje metody, zawsze możesz naskarżyć na mnie w raporcie. Czy nie po to cię tu przysłali? Jestem tu, żeby ci pomagać, syknął. Naprawdę? Mulder uniósł. Szczerze? Na szczęście nie musiała odpowiedzieć, bo akurat wtedy potężny mężczyzna czerwonej twarzy zbliżył się do nich pędem. Co wy tu robicie? Wrzasnął. To zależy, odpowiedział Mulder spokojnie. Kim pan jest? Doktor Jay Neman, miejscowy lekarz sądowy, mruknął Mulder. Scully musiała przyznać, że dobrze odrobił zadanie domowe. Owszem, sapnął doktor. Twierdzi pan, że sekcje złotych dzieciaków były niedokładne. Ależ skąd? Prowadzimy oddzielne śledztwo. Nie zamierzamy nikomu wchodzić w drogę. Aha. Neyman najwyraźniej mu nie uwierzył. No to pamiętajcie, to ja będę badał te zwłoki. To mój teren. Dlaczego to nie pan zajmował się tą ostatnią Karen Svensson? Chciał wiedzieć Mulder. Byłem na wakacjach i... Przepraszam, powiedział Mulder głosem bez wyrazu. Teraz to sprawa wykraczająca poza kompetencje władz lokalnych. Doktor Scully będzie prowadzić wszystkie sekcje. Słuchaj no, warknął lekarz. Jeśli ci się zdaje, że przez ciebie ci wszyscy rodzice przeżyją znowu ten sam koszmar... Popchnął Muldera na samochód i uniósł pięść wielką jak bochen chleba. Scully nie miała pojęcia, czy Mulder zna karate. Ona znała. Spiła się do skoku i nagle rozluźniła mięśnie. Tato, przestań! Rozległ się błagalny dziewczęcy głos. Proszę, wracajmy do domu. Głos dobiegał z samochodu zaparkowanego nieopodal. Młoda kobieta na przednim siedzeniu miała bladą twarz i dziko rozwieszone włosy. Jej oczy miały pochmurny wyraz. Wydawało się, że zagnieździł się w nich ten sam mroczny lęk, który pobrzmiewał w jej głosie. Doktor Neyman nadal mierzył Muldera wzrokiem. Potem wrócił do samochodu, zatrzasnął za sobą drzwiczki i ruszył z piskiem opon. Sympatyczny, zauważył Mulder. Ładnie opalony, śliczna córka. Otworzył drzwiczki wynajętego samochodu. Przejażdżka na cmentarz Scully? Tak, powiedziała. Chętnie się przekonam, czy nie kopiemy sobie grobu. Trójk nie spieszył się z rozkopaniem grobu Raya Soamesa. Mulder musiał użyć wszystkich swoich wpływów, by zmusić koronera do wydania rozkazu. Trójk, jego asystenci oraz dwaj miejscowi policjanci obserwowali grabarza. Na czole mężczyzny pralił się pot. Słońce piekło niemiłosiernie, powietrze stało nieruchomo. Cmentarz Bellefort zmienił się w saunę. A mimo to Mulder zachowywał spokój. Pogryzał ziarenka słonecznika i obserwował wyrzucaną ziemię. Wygląda jak krowa przeżuwająca trawę, pomyślała Scully. Czuła, że bluzka wilgotnieje pod pachami. Strata czasu i potu, westchnęła. A co z tym danym Doty, o którym tyle słyszeliśmy? Został skazany za jedno z tych zabójstw. Mógł popełnić je wszystkie. Dany Doty sam się przyznał, powiedział Mulder. Twierdził, że zamordował całą trójkę. Problem w tym, że policja zdołała powiązać go tylko z jednym zabójstwem. A nawet z tym jednym mieli kłopoty. Trochę mało dowodów rzeczowych i mnóstwo poszlak. Gdyby się nie przyznał, pewnie by go wypuścili. Ale wszyscy tak się palili, by znaleźć mordercę, że przyjęli jego słowa za dar niebios. Miejscowie wolą myśleć, że dany zabił też pozostałych. W ten sposób mają sprawę na zawsze z głowy. To ty tak mówisz, zaoponowała Scully. Ale po co miałby przyznawać się do morderstwa, którego nie popełnił? To się zdarza. Niektórzy po prostu chcą być uważani za morderców. Mulder rozgryzł ziarenko i wybrał łuskę. Dany siedzi w więzieniu, 60 mil stąd. Możemy go to spytać. I czego się spodziewasz? Scully skrzywiła się. Kolejne odpowiedzi, w którą nie uwierzysz? Może przyzna się też do ostatniego morderstwa? Wyzna nam, że prześledzą się pomiędzy kratami. Nigdy nie ceń zbyt nisko tego, co możesz usłyszeć od skazańca, upomniał ją Mulder. Scully patrzyła na trumnę wyłaniającą się z rozkopanego grobu. Więcej dowiemy się od niego niż od tego tutaj, zauważyła ponuro. Ale grób jakby nie zamierzał pozwolić wydrzeć sobie trumny. Oplatały ją gęsto korzenie roślin. Pasy, na których spoczywała trumna, napięły się. Wreszcie trumna się uniosła. Scully wstrzymała oddech i zamarła wraz ze wszystkimi innymi. Pasy pękły.
Trumna uderzyła w ziemię i zaczęła ześlizgiwać się po zboczu pagórka. Zatrzymała się na umszałym nagrobku. Mulder ruszył biegiem. Skali nie pozostała w tyle. Tuż za nimi biegł koroner z dwoma asystentami. Tylko trumno odskoczyło pod wpływem uderzenia. Mulder uniósł je bez wahania. Skali pochyliła się, by nic nie uszło jej uwagi. Była profesjonalistką. Na tym polegał jej zawód. Według niej ludzie ze słabym żołądkiem powinni wybrać sobie inną pracę. Stop, rozkazał Truitt. To nie jest oficjalne postępowanie. Pewnie tak. Sprawdzę to w regulaminie przed pójściem spać, obiecał Mulder. Powoli, ostrożnie uniósł jego trumny. Skali patrzyła mu poprzez ramię. Nie potrafiła zdławić dźwięku, który wyrwał się z gardła. Nie mogła nic poradzić na to, że skórę ma pokrytą zimnym potem. Zobaczyła minę Muldera i poczuła się jeszcze gorzej. Wyglądał, jakby miał się rozpłakać ze szczęścia. Jakby otworzyły się przed nim bramy raju. Coś mi mówi, że Ray Sons nie był gwiazdą koszykówki, zauważył. Ciało w trumnie leżało na nadpleśniałym białym atłasie. Był wzrostu małego dziecka. Wielka głowa miała kształt futbolowej piłki. Skóra przypominała pomarszczony brązowy rzemień. To człowiek? Wykrztusiła Skali. Nie była pewna, czy chce poznać odpowiedź. Nigdy tego... Bełkotał koroner, zanim przypomniał sobie, że nie ma nic do powiedzenia. Zamknąć to, rozkazał Mulder. Niech nikt tego nie dotyka ani nie ogląda. Nikt! Ale Skali wiedziała, że nie to miał na myśli. Tak naprawdę chodziło mu o to, że nikt oprócz niego nie będzie miał szczęścia badać znaleziska. Oprócz niego i Skali oczywiście. Koroner z radością oddał laboratorium do ich dyspozycji. Nie miał nic przeciwko temu, by z sali wyszli wszyscy oprócz Muldera i Skali. To pańska sprawa i chętnie ją panu przekazuję, powiedział Trud, zanim Mulder zamknął mu drzwi przed nosem i przekręcił klucz w zamku. Zobaczymy, czego się cię nauczyli na tych studiach, zwrócił się Mulder do Skali. Oto się nie ma, już robiłam sekcję zwłok. Co ty powiesz? Przypominały ty tutaj? Zwłoki to zwłoki. Tego właśnie powinnaś dowieść, prawda? Owszem, ucięła. Niech tylko włączę magnetofon. Chcę nagrać swoje spostrzeżenia. Dla podobności czy dla tych twoich ważniaków? Powiedzmy, że obie przyczyny są ważne. Może nawet i dla ciebie, kolego. W porządku, zgodził się Mulder. Ty badaj i nagrywaj. Ja będę robić zdjęcie. Wyjął małego polaroida i zaczął obchodzić zwłoki, fotografując je pod różnymi kątami. Skali zabrała się do pracy. Badany ma 166 cm wzrostu, powiedziała do dyktafonu. Waga 52 funty. Znajduje się w zaawansowanym stadium rozkładu. Duże oczodoły i spłaszczona czaszka wskazują na to, że to nie są zwłoki ludzkie. Jak to, agentko specjalna Skali? Jeśli nie ludzkie, to czyje? Odezwał się sarkastycznie Mulder. Skali zachowała spokojny ton. Jest to jakiś ssak, prawdopodobnie z rodziny małp, być może szympans. Powiedz to miejscowym. Albo rodzinie Zomsa, zaproponował Mulder. Jego oczy lśniły radością. Bez przerwy robił zdjęcie. Weź próbki tkanek i zrób zdjęcie rentgenowskie. Określ grupę krwi. Zrób toksykologię i badania genetyczne. Naprawdę? Upewniła się Skali, w pełni zdając sobie sprawę z głupoty tego pytania. To, czego nie możemy zrobić na miejscu, zlecimy naszemu laboratorium. Skali nie mogła tego dłużej tolerować. Naprawdę sądzisz, że to kosmita? Gwarantuję ci, że w tej chwili jakiś żartowniś kona ze śmiechu. Ten, który zamienił ciało Reja na tego tutaj. Marnujemy tylko czas. To co, możemy robić już to prześwietlenie? Brzmiała odpowiedź Muldera. Skali podniosła głos. Zmusi go, żeby wysłuchał jej argumentów, nawet jeśli miałaby zachrypnąć. Ktoś cię nabiela, Mulder. Ktokolwiek zabił tę dziewczynę, nadal pozostaje na wolności. Może znowu zabić, z łatwością, w każdej chwili. I tu masz rację. Lepiej, żebyśmy go powstrzymali. Spojrzał na zegarek. Już po 10:00. Wyciągniemy nasze armaty i rzucimy się w pościg za mordercą, którego wiele lat temu nie udało się znaleźć FBI. Ani nikomu innemu. Oczywiście możemy też zachować się jak łajzy i mięczaki. Zbadamy dokładnie te zwłoki. Wyeliminujemy wszelkie wątpliwości co do tego, czym lub kim mogło być to coś. Zamilkł. Jego spojrzenie niemal błagało ją, by go wysłuchała. Zrozum, Skali, nie jestem wariatem. Mam te same wątpliwości, co ty. Pomożesz mnie rozstrzygnąć? Następnego dnia o świcie Skali znalazła się w pokoju w motelu, ale nie skończyła jeszcze pracy. Zdjęcie rentgenowskie dziwnego stworzenia wisiało przyklejone do abażura lampy. Spojrzała na nie raz jeszcze. Potem otworzyła laptop, włączyła dyktafon. Jej głos rozległ się głośno i wyraźnie. Zaczęła przepisywać raport. Prześwietlenie rentgenowskie dowodzi, że obieg jest ssakiem. Nie wyjaśnia jednakże znaczenia małego implantu w jego jamie nosowej. Obieg jest szary i metaliczny, ma 4 mm długości. Na razie nie znam jego przeznaczenia.
Przestała pisać, wyłączyła magnetofon. Wstała i jeszcze raz przyjrzała się przedmiotowi znalezionemu w zwłokach. Mały metalowy cylinder znajdował się teraz w szklanej fiolce. Skali obejrzała go uważnie. Nadal nie miała pojęcia, co ma przed sobą. Może Mulder snuł jakieś przypuszczenia, ale nie zdradzał się z nimi. A ona nie pytała go o zdanie. Na razie nie życzyła sobie żadnych jego pomysłów. Może dlatego, że brzmiały coraz bardziej przekonująco. Jeśli nie będzie uważać, wkrótce odbije jej tak samo jak jemu. Ktoś zapukał do drzwi. O, wilku mowa. Mulder miał na sobie sprane fioletowe shorty i biały podkoszulek. W podkoszulku na ramieniu była mała dziura. Głowę Muldera zdobiła czapeczka baseballowa z napisem Brooklyn Dodgers, odwrócona daszkiem do tyłu. Agent specjalny Mulder posłał jej promienny uśmiech. Jestem zbyt podkręcony, żeby spać, oznajmił. Pobiegam sobie. Masz ochotę? Jakoś nie. Wiesz już, czym jest to coś z nosa naszego małego przyjaciela? Zapytał zaczepnie. Nie, warknęła, ale nie spędza mi to snu z powiek. Wzruszył ramionami i podał jej jakąś kartę. Dali mi to w recepcji dla ciebie. Skali odprowadziła go wzrokiem. Bieg płynnie, niemal unosząc się w powietrzu. Nadal było chłodno, ale czuł się już nadchodzący upał. Poranne niebo zaczynało przybierać odcień głębokiego błękitu. Zapowiadał się kolejny upalny dzień. Zamknęła drzwi i spojrzała na kartkę. Etan dzwonił do niej i prosił, żeby odzwoniła. Wystukała jego domowy numer w Waszyngtonie. Tak wczesny telefon na pewno go nie zachwyci, ale bardzo chciała pomówić z kimś, kto nie ma związku ze sprawą. Z kimś, obojętnie z kim, kto nie wierzy w małe zielone ludziki. Podniósł słuchawkę po pierwszym sygnale. Halo? W jego głosie nie było życzliwość. To ja, Skali, przepraszam, że cię budzę. Nie spałem, jęknął z rozpaczą. Ktoś przed chwilą zadzwonił i odłożył słuchawkę. Skali uśmiechnęła się do siebie. To na pewno Mulder. Sprawdzał ją. Nadal jej nie ufał. I właściwie miał rację. Powierzono jej pewne zadanie, miała go pilnować. Cóż za dobrana para. Dwoje agentów szpiegujących się wzajemnie. Przykry początek dnia, zauważył. Jakbyś zgadła. Właściwie to która godzina? U mnie 5 rano, czyli u ciebie 8. Dlaczego nie śpisz o tej porze? Ptaki za głośno się drączy, jak? Jeszcze się nie kładłam. Pracowałam przez całą noc. Dostałam wiadomość od ciebie i pomyślałam, że to coś ważnego. Nie, chciałam się tylko dowiedzieć, co słychać, powiedział Ethan. Skali dosłyszała jego ziewnięcie. Nagle zdała sobie sprawę, że nie ma mu już nic do powiedzenia. Nie po raz pierwszy. Coś jej mówiło, że ich związek nie ma przed sobą w przyszłości. Ten twój kolega to jakiś poganiacz niewolników, zauważył Ethan. Jak mu tam, niesamowity ktoś tam. Tak, niesamowity ktoś tam, powtórzyła Skali. Słuchawka ciążyła jej w dłoni. Miała coraz większą ochotę ją odłożyć. I co, znaleźliście już jakiegoś zielonego kurdupla? Ciągnął Ethan. Prawdę mówiąc, niespojrzenie padło na zdjęcie rentgenowskie, przedmiot w szklanej fiolce. Powstrzymała się. Mogła sobie wyobrazić reakcję Ethana. Wzniesione brwi, palec stukający się w czoło. Nawet nie mogłaby mieć mu tego za złe. Przed paroma dniami zareagowałaby w ten sam sposób. Jakież zmiany zachodzą w człowieku po kilku dniach pobytu z Mulderem, pomyślała. Parę dni oglądania świata jego oczami. Czy kiedykolwiek spojrzy na ten świat tak jak niegdyś? Tylko mu się nie daj, powiedział Ethan i znowu ziewnął. Niech się tak nie goni do roboty. W razie czego postrasz go domem wariatów. Nie jestem pewna, czy... Zaczęła. Słuchaj, chętnie bym jeszcze pogadał, ale przede mną długi dzień. Przerwaj. Zadzwonię później. Tak, później, powiedziała do sygnału w słuchawce. Potem odłożyła ją. Potrząsnęła głową i jeszcze raz przyjrzała się zdjęciom rentgenowskim. Po co komu taki metalowy implant w nosie? To bez sensu. A jeśli w tym jest jakiś sens, to znaczy, że wszystko, w co wierzyła, nie ma sensu. Ktoś zapukał do okna. Za szybą ukazała się zadowolona, spocona twarz Muldera. Otworzyła okno. Powinnaś ze mną pójść, powiedział. Jogging by cię rozruszał. Jeszcze zimny prysznic i jestem gotowa do drogi. I jęknęła. Jednak rezygnuję. Mam ochotę na gorący prysznic i długi sen. Daj spokój, skarcił ją Mulder. Na pewno nie chcesz tego stracić. Jedyna okazja. Jak często ma się okazję pogadać od serca z prawdziwym, żywym, seryjnym mordercą? Denny Doty okazał się wątłym, młodym mężczyzną. Mimo to władze więzienia postanowiły nie kusić losu. Jego nadgarstki skute były kajdankami. Podobne kajdany połączone krótkim łańcuchem pętały mu nogi. Kiedy strażnik wprowadził go na salę przesłuchań, podszedł do niej drobnymi kroczkami. Możecie nas zostawić, zwrócił się Mulder do strażników. Może na to nie wygląda, odezwał się jeden z nich, ale to morderca. Poza tym on nie mówi wszystkiego, dodał drugi. Wie pan, ma jeszcze asy w rękawie. Nie szkodzi, uspokoił go Mulder. Damy sobie radę, jesteśmy zawibiali. Ten pierwszy spojrzał na Skali z powątpiewaniem.
Nie martwcie się o nią, powiedział Mulder. Ma czarny pas karate. Drugi strażnik wzruszył ramionami. Dobrze, raz kozie śmierć, że tak powiem. Strażnicy opuścili salę przesłuchań. To tylko brązowy pas, sprostowała Skali. A kto by się na tym poznał? Poza tym nasz Dany nie sprawi nam kłopotu, prawda, Dany? Dany nie odpowiedział, ale błysk jego oku sprawił, że mięśnie Skali napięły się. Strażnik nie żartował. Ten człowiek naprawdę był szaleńcem. Ale Mulder patrzył na niego jak na odnalezionego cudem brata. Witaj, Dany. Odezwa się tak przyjaźnie, jak tylko można. Cześć, ludzie. Głos dla niego przypominał chrobotanie wiewiórki. Przyszliście do mnie? Miewał mnie wielu gości. Dany nie jest tu popularny. Zamknęli mnie, wiecie, i wyrzucili klucz. Zaksięgowali i zapomnieli, ale mnie to pasuje. Tak to jestem, pudłem. Jest bezpiecznie, jak grób, ale nie takie zimne. W wielkiej pustej białej sali znajdowały się trzy krzesła. Mulder i Scully usiedli obok siebie. Dany zajął miejsce naprzeciwko. Dany, jestem agent Mulder z FBI, a to... Stary, wiem, po co tu przyszliście, powiedział Dany. Zgasili Karen Svensson. Znasz Karen? Spytał Mulder. No pewnie, fajna laska. To tak, ale to się musiało stać. Kwestia czasu. Na pewno byli bardzo delikatni. Roześmiał się. To jej specjalność. Jacy oni? Mulder pochylił się ku niemu. Dany przewrócił oczami, błyskając białkami. Potem spojrzał wprost na Muldera. Powiedziałem o nim, pomyłka. Tak naprawdę to ja to zrobiłem. Siedząc tutaj, telepatycznie, nie ma sprawy. Pomyślałem tylko, Karen, słonko, już nie żyjesz. I siup, zeszła z tego świata. Ale nie pękaj, pragnę podnieść Karen za moją zbrodnię. Jeszcze raz dożywotnio poproszę. Dany zaniósł się wariackim śmiechem. Mulder nawet nie mrugnął. Co możesz nam powiedzieć o tych śladach na plecach Karen Svensson? Spytał, podsuwając Danemu fotografię. Okąszenie węża Kleopatry, powiedział Dany bez namysłu. O tak, trzeba mieć takie, żeby cię przyjąć do klubu. Tak? Pochwycił Mulder. Do jakiego klubu? O jakim klubie pan mówi, panie FBI? Spytał Dany. Czy Ray Soames też do niego należał? Ray Soames? Dany zmarszczył czoła, po chwili się rozpogodził. A tak, stary dobry Ray, jasne. Ray do niego należał, jak to się mówi, z dziada pradziada. Znowu wybuchnął szaleńczym chichotem. Mulder odwrócił się do Skali. Chcesz zadać Danemu jakieś pytanie? Nie, ty się nim zajmij, powiedział. I widzę, że jesteście pokrewnymi duszami. Mulder zwrócił się znowu do więźnia. Słuchaj, Dany, chcemy ci pomóc. Daruj sobie, nie chcę żadnej pomocy. Tym razem w głosie Danego nie było słychać ani odrobiny szaleństwa. Jestem winny, słyszysz? Winny, winny, winny. Nie chcę stąd wychodzić. Podobają mi się te potężne, wysokie mury. Nie mogę stąd wyjść, ale tu też nic nie wejdzie. I za cholerę nie zamieniłbym się z Billem Millesem. Co to nie. Kim jest Billy Milles? Spytał Mulder. Billy? Powtórzył Dany. Myślałem, że wszyscy go znają, gra w futbol. Oczywiście nie w tej chwili, teraz siedzi w wariatkowie. Stanowy szpital psychiatryczny znajdował się na przedmieściach Belfort. Był to ładny, biały budynek otoczony pięknie utrzymanym zielonym trawnikiem. Wyglądał na szacowną instytucję. Rektor szpitala, dr William Glass, zrobił podobne wrażenie. Miał rozumną twarz i wytworne maniery. Wypowiadał się jasno. Był jedyną osobą w Belfort, która nie odnosiła się wrogo do śledztwa. Wydawał się chętny do współpracy. Tak, Billy Miles jest naszym pacjentem, oznajmił. Od ponad 3 lat. A pan jest jego lekarzem? Spytał Mulder. Tak, nadzoruję jego leczenie, potwierdził dr Glass. Billy chodził do klasy, która zrobiła maturę w 1989 roku, powiedział Mulder. Wie pan, co się stało z wieloma jego kolegami? Doktor Glass skinął ponuro głową. Spotkałem się z kilkorgiem przez te lata, zwłaszcza z Danem Dotym. Na co ich pan leczył? Nie wolno mi tego mówić, tajemnica lekarska. Mulder skinął głową. Oczywiście. A czy może pan o tym opowiedzieć, nie wdając się w szczegóły? Chyba tak. Mogę panu zdradzić, że wszyscy cierpieli na podobny problem. Wstrząs pourazowy. Następstwo jakiegoś strasznego szoku. Jakiego szoku? Nie mam pojęcia, wyznał doktor. Nie wiem nawet, czy te dzieciaki go pamiętały, ale jestem pewien jednego. Czymkolwiek to było, wstrząsnęło nim do głębi. Pomieszało im w głowach. Skali postanowiła nie wtrącać się do rozmowy. Jej zadaniem była obserwacja metod działania Muldera, ale jedno pytanie natrętnie pchało się jej na usta. Sądzi pan, że Dany Doty zapił jednego ze swoich kolegów z klasy? Ten problem pozostawiam policji wymiarowej sprawiedliwości, powiedział ostrożnie dr Glass. Ale na pewno ma pan swoje zdanie. Moja praca polega na leczeniu chorych umysłów, nie na wsadzaniu ciał za kratki. Czy przy leczeniu umysłu stosował pan hipnozę? Przerwał im Mulder. Doktor Glass uśmiechnął się krzywo.
Tutejsi ludzie traktują psychiatrę podejrzliwie. Chwyciliby za broń, gdybym odważył się na coś niezwykłego. Muszą leczyć, jak Pan Bóg przekazał. Być może nie osiągam tym najlepszych rezultatów, ale pierwsza pomoc to zawsze coś lepszego niż zupełny brak pomocy. Leczył Pan córkę doktora Jana Neymana? Spytał Mulder. Lekarz zawahał się. Tak, przyznał w końcu. Odchrząknął. Ale bez wiedzy jej rodziców. Sama zgłosiła się do mnie. Zrobiłem, co mogłem, ale... Urwał. Przepraszam. Jak powiedziałam, nie mogę rozmawiać o szczegółach dotyczących moich pacjentów. Nawet Billy Maysa? Nawet Billy Maysa, potwierdził psychiatra. Ale pozwoli nam pan zadać mu parę pytań? Napierał Mulder. Doktor Glass uniósł brwi. Przepraszam, myślałam, że wiecie. Billy Mays znajduje się w dziwnej śpiączce. Jest przytomny. Sądzimy, że ma świadomość tego, co się wokół niego dzieje. Ale nie reaguje na nic. I od lat nie przemówił do nikogo. Obawiam się, że zmarnujecie tylko czas. Mulder skrzywił się. Wyglądał, jakby dostał w twarz, ale szybko się opanował. Więc czy możemy tylko mu się przyjrzeć? Psychiatra wzruszył ramionami. Oczywiście, choć nie widzę w tym wielkiego sensu. Nie ostrzegam. Billy nie stanowi przyjemnego widoku. Był to bardzo łagodny opis sytuacji. Billy siedział na łóżku. Był dorodnym, młodym mężczyzną o proporcjonalnej i mocnej budowie, ale przebywał w zupełnie innym świecie. Oddychał przez lekko rozchylone wargi. Co pewien czas mrugał powiekami. Były to jedyne oznaki życia, jakie zdradzał. Spójrzcie tylko na niego, powiedział pielęgniarz, kręcąc głową. Najwspanialszy futbolista w historii liceum Belfort. Miał być gwiazdą koledżu. A potem jakiś bandyta przejeżdża go na State Road i zwiewa z miejsca wypadku. Nie złapali go. To się zdarzyło prawie 4 lata temu. I od tej pory tak wygląda? Spytała Scully. Było jej trochę niedobrze. Zwłoki nie robiły na niej wrażenia, ale zwłoki, które żyją, to zupełnie coś innego. Nigdy się nie zmienia, powiedział pielęgniarz. Roślina. Co do mnie, wolałbym już gryźć ziemię. Jego rodzina odwiedza go zaledwie raz na tydzień. Tak naprawdę jedyną osobą, która się nim zajmuje, jest Peggy Odell. Pielęgniarz zwrócił się do kogoś za plecami Scully. Prawda, kotku? Scully i Mulder odwrócili się, ujrzeli młodą kobietę na wózku inwalidzkim. Była chuda jak patyk i trupio blada. Nie zaszczyciła gości Billy'ego ani jednym spojrzeniem. Całą uwagę skupiła na postaci na łóżku. Podjechała do bezgłowia łóżka i wzięła książkę, którą trzymała na kolanach. To dziewczyna Billy'ego, rzekł pielęgniarz. Mrugnął do Scully. Prawda, Peggy? Porozmawiaj z państwem, są mili. Przyjdź odwiedzić Billy'ego, tak jak i ty. Oczy dziewczyny zwęziły się, jej wargi zadrżały, ale nie padło z niej ani jedno słowo. Chodziła z Billym do szkoły? Spytał łagodnie Mulder. Peggy zignorowała go. Billy chce, żebym mu czytała, powiedziała z napięciem. Mulder nie rezygnował. Znałaś go przed wypadkiem? Każdy znał Billy'ego. Peggy rozmarzyła się. Był najfajniejszym chłopakiem w szkole. Lubi, kiedy mu czytasz? Spytał Mulder. Teraz muszę się z nim zajmować, ciągnęła Peggy. Nadal tym samym sennym tonem. Jesteśmy złączeni na zawsze. Zamilkła na chwilę, a potem dodała głosem, który wydawał się odbijać echem od ścian. Billy i ja widzieliśmy światło.